Co robisz? Pompki. Naukowcy Hogwartu odkryli, że jeśli facet w średnim wieku zrobi 40 pompek, to ryzyko wystąpienia u niego zawału serca spada o 96%. Ty nie jesteś jeszcze w średnim wieku. Wiem, ale jak będę, to będę już przygotowany. Myślisz, że wystarczy 40 serii po jednej pompce? Wydaje mi się, że 40 pompek w ciągu jednego roku powinno wystarczyć. Witamy w kolejnym pleszu szkolnym przed Państwem Olivia. Kuba. 21 marca bieżącego roku klasy 1-3 szkoły podstawowej tradycyjnie zmarzalną żegnały zimę, a powitały kalendarzową wiosnę. Pochód zmarzalną przeszedł ulicą Pruszewa, by w końcu zimowa panna spłonęła w ognisku. 21 marca, w pierwszy dzień wiosny imieniny, obchodzi pani dyrektor Marzenna Nerkowska. Cała społeczność szkolna złożyła pani dyrektor serdeczne życzenia wraz z ogromnym bukietem wiosennych tulipanów. Nie mogło zabraknąć chóru szkolnego, który przepięknie zaśpiewał dla solenizantki piosenkę Anny Janter Radość najpiękniejszych dni. 19 marca uczniowie klasy 5A i 5B wraz z wychowawczyniami panią Iwoną Werner i panią Iwoną Żarczyńską udały się na wycieczkę do drukarni Colors Factory w Pile. Jest to bardzo duża i nowoczesna drukarnia, która zatrudnia około 700 osób. 7 marca uczniowie klasy od 1 do 5 wzięli udział w spektaklu profilaktycznym pod tytułem Zaplątani w sieci. W widowisku poruszony został problem cyberprzemocy, coraz bardziej powszechne zjawisko wśród dzieci i młodzieży. Przedstawienie to dało uczniom dużą porcję walorów edukacyjnych i zarazem było niepowtarzalną okazją do bezpośredniej zabawy z aktorami. Cała gama oryginalnych bohaterów, wartka akcja i rozbrajający kunszt kabaretowy gwarantowało niesamowite widowisko dla dziecięcego, jak i dorosłego widza. 8 marca cała społeczność naszej szkoły spotkała się na uroczystym apelu przygotowanym przez pana Rafała Wylegałę z okazji Dnia Kobiet. Na scenie Wiejskiego Domu Kultury mogliśmy podziwiać naszych kolegów i nasze koleżanki. Chór szkolny Cantabile, jak i grupa Torusolki, którą przygotowała pani Elżbieta Kowak, uatrakcyjniła uroczystość swoim występem. Za te piękne chwile dziękujemy. We are thousand miles from comfort.
Będę kochał ciebie wiecznie, więc czy prędzej się pobierzmy. Czapka piórka się poprawia. Nie chcę męża mieć żurawia. Niech ci się przyśnią pory roku, niech we śnie twoim grają i tańczą. Jesień, krążąca liście do lotu, lato w upale słonecznym. A jeśli zima, to w śniegu cała, wiosna w miłku wiosennych łąkach. Śpi, moje myśli nad tobą czuwają, na parapecie za oknem. Tak muszę na oczy śpiły moje myśli. Na chwilę cię z oczu spuścić, cholerny dziadzie jeden, to nic byś nie zrobił! U ciebie byłoby wtedy pilko, telewizor, granie, no i oczywiście jeszcze jak sprzątaczka, usuniwaczka, wyjaśnię książę, niczym nie muszą się przemęczać. Czyli w pierwszy dzień wiosny rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszy kapelusz wiosenny. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły. Jedynie ci najmłodsi zaangażowali się najbardziej. Cieszy nas fakt, iż w konkursie wzięło udział 26 uczniów. Tego typu konkurs mobilizuje i integruje często całą rodzinę. Każdy kapelusz był wyjątkowy i widać było ogrom pracy włożony w jego wykonanie. Gratulujemy laureatom! Zapraszamy na kolejny flash za miesiąc. Jeśli do końca czerwca dobijecie 100 subskrypcji, to odchodzę.
Yeah.